Zgodnie z polską konstytucją dziecko ma prawo wychowywać się w rodzinie. Rodzinie, która jest związkiem trwałym mężczyzny i kobiety. I dzisiejszy projekt pana ministra Zbigniewa Ziobro i pana ministra Michała Wójcika to jest właśnie konsekwentna ochrona praw dzieci. Bo dzisiaj niestety jest tak, że Unia Europejska chce nam narzucić taki model, w którym to dziecko ma dwóch tatusiów, trzech tatusiów, dwie mamusie. Na to nie może być zgody. My chronimy dzieci i chcemy, aby rodzina miała w Polsce ogromną ochronę. I ja sobie życzę, aby Polska była właśnie taką, nawet jeżeli będzie kolejną zieloną strefą i zieloną wyspą na mapie Europy, ale żeby była wolna całkowicie od ideologii gender, od ideologii, która uderza w prawa rodziców do wychowania dzieci, która uderza w dzieci i która jest bardzo opresyjna pod względem ideologicznym, na to nie może być zgody. Panowie, za chwilę na to odpowiedzą. Ja tylko chcę...